Kręcymy za granicą. Byliśmy we Włoszech, byliśmy w Hiszpanii, jesteśmy dzisiaj także w Indiach. Marcin Godlewski, Polak właśnie przebywający w Indiach, także YouTuber, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek zapytam o sytuację, jaka teraz jest w Indiach, bo wiemy, że niestety koronawirus w Indii także nie ominął, więc proszę powiedzieć na początek, jak wygląda sytuacja na miejscu. Na miejscu, na ulicach tego nie widać, natomiast w internecie, w mediach, w gazetach jak najbardziej tworzy się bardzo dużo na ten temat. Teraz są działania takie, że właśnie ludzie zaczynają zakazywać jakichś większych grupowań. Natomiast spokojnie w restauracji czy na mieście można iść zjeść, nie ma żadnego kłopotu. Coraz częściej też widzę duże grupy jakichś turystów, którzy dalej są tutaj w Indiach, czy postelach, czy hotelach. I nie ma tak naprawdę na ulicach tutaj żadnych jakichś specjalnych obaw. Przynajmniej z tego, co jest widoczne tutaj na miejscu w Delhi, a także jak widoczył pan kilka dni temu w Udaipurze, to jakby nie widać tutaj żadnych specjalnych rzeczy. Natomiast w mediach jak najbardziej mówią cały czas o tym. Wiemy, że bardzo dużo było optymizm, jeżeli chodzi o Indie, bo tam nie było przypadków koronawirusa, więc nie myślano w tych kategoriach, tylko obserwowano te epidemie, później pandemię, trochę jak my na początku, z daleka. Proszę powiedzieć, czy nie jest tak, że rzeczywiście jakieś środki teraz będą władze wprowadzać, jakieś restrykcje? To znaczy tak, od samego początku, jak już jestem w Indiach, czyli półtora miesiąca, jeszcze przebyłem w Nepal i na Sri Lance, to zawsze na lotniskach były kontrole, czyli były skanowane, była temperatura mierzona. I tylko wtedy na lotniskach było cokolwiek widać, że jest jakiekolwiek zagrożenie. Na ulicach nie pojawia się jakoś specjalnie więcej masek. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że tu po prostu jest bardzo dużo kurzu, pyłu, więc ludzie chodzą tak czy siak w maskach. To jest naturalne. To jest naturalne w Azji, że ludzie chodzą w maskach, jeśli są chorzy, czyli jeśli kaszlą, to jest przeciwdziałanie. Natomiast no, nie widać nic więcej, tak? Tutaj jakby jest to bardzo spokojne. Ludzie mówią, okej, okay, wiemy, że w Europie jest problem. Jak pytają mnie, skąd jestem, mówię, że z Polski, to okej, czyli też macie koronawirusa. Natomiast tutaj naprawdę nie widać tego, tak? Nie doświadcza się tego. Jeszcze wcześniej było o wiele większy optymizm. Natomiast teraz jakby coraz więcej się pojawia tego w gazetach, więc ludzie już jakby więcej wiedzą na ten temat. Natomiast w hostelu nigdy nikt nie miał problemu. Widać ogłoszenia, widać informacje, a nie to sprawia żadnych problemów, czy nikt nas nie krzyczy, że jesteśmy z Polski, uwaga, wirus. Właśnie z jednej strony są to oficjalne komunikaty, ale z drugiej strony też jest wiedza, która jest przekazywana, jak pan mówi, cały czas dowiadujecie się o tym, widzicie, śledzicie to, co się dzieje na świecie. Czy nie widać na ulicy takiego, tego, co widać na przykład w Polsce, że ludzie już powoli nie chcą wychodzić, że jednak mają te obawy i zdają sobie sprawę z tego zagrożenia? Wiem, mam znajomych tutaj w Delhi, którzy pracują normalnie w korporacjach, firmach i oni dostali zakaz pracy z domu na dwa tygodnie, więc pracują, przepraszam, z biura, więc pracują w domach. Więc na tej poziomie takim globalnym, czy na tym średnim, jak najbardziej to można dostrzec. Natomiast na ulicach spokój, restauracje są pełne. Wczoraj nad nią udało nam się w jednej sytuacji znaleźć miejsca, żeby usiąść. Także nie, tego to jest tak naprawdę na luzie, tego nie widać na ulicach. Cały czas są wszystkie rodzaje targi czynne. Jakby non stop jest duży ruch, nic się nie zmienia pod tym względem. Tak samo obcokrajowcy, oni cały czas napływają do różnych fajnych turystycznych miejsc, bo ci, te osoby, które już wjechały do Indii przed zakazem, mogą jakby się tutaj bez problemu poruszać i nawet to wiedzę, to jest przedłużane najdłużej, jeśli jest taka potrzeba. Marcin Godlewski, Polak przebywający w Indiach, YouTuber. Dziękuję bardzo za te informacje. Uspokajające, dodajmy informacje, które płyną do nas.